Wezwanie do Gilgal. Przyszedł czas, aby podzielić się z wami tym rozważaniem. Przeczytajcie proszę Przypowieści 25:11. Jakie są jabłka złote srebrną robotą oprawione, takieć jest słowo k rzeczy powiedziane. Sędziów, drugi rozdział od 1 do 5. I przyszedł anioł pański z Galgal do Bochim, mówiąc: wywiodłem was z Egiptu i wiodłem was do ziemi, którą przysiągł ojcom waszym, i mówiłem: nie wzruszę przymierza mego z wami na wieki. Jeno wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami w ziemi tej. Owszem, ołtarze ich poobalajcie, aleście wy nie usłuchali głosu mojego, przedżeście wżdy to uczynili. Takem rzekł: nie wypędzę ich od obliczności waszej, ale będą wam jako żądła, a bogowie ich będą wam jako sidło. Gdy tedy anioł pański te słowa mówił do wszystkich synów izraelskich, wtedy lud płakał wielkim głosem. I dali imię miejscu onemu Bochim, i tamże panu ofiary czynili. I 1 Samuelowa 7:16. A chodził na każdy rok do Betel, do Galgal i do Masfa, sądząc Izraela po onych wszystkich miejscach. 1 Samuelowa 10:8. Pójdziesz też przede mną do Galgal, a ja tam przyjdę ku tobie, ku sprawowaniu ofiar palonych i ku oddaniu ofiar spokojnych, a będziesz mnie tam czekał przez 7 dni, aż przyjdę do ciebie, a ukażę ci, co będziesz miał czynić. I 11:14. Zatem Samuel rzekł do ludu: zejdźcie się, a pójdziemy do Galgal, a tam ponowimy królestwo. Kochani bracia, odczuwam wdzięczność, że po stoczonej walce ze złem i atakach ze strony nieprzyjaciela przyszedł czas odpoczynku. Wiem, że chociaż nie możemy spodziewać się odpoczynku zbyt długo, to jednak możemy przyjrzeć się wtedy, jaki był nasz osobisty udział w stoczonej walce i w jakim stopniu posłużyliśmy się bronią cielesną. Stanęliśmy wobec nieprzyjaciela Chrystusa, miotającego oślepiające ciosy pośród zgromadzenia świętych. Obraliśmy słuszny cel naprzeciw złu w miejscu świętym, a zostaliśmy zdezorientowani, tracąc ostrość widzenia i jasność rozumienia rzeczy. Jaką walczyliśmy wtedy bronią? Tej kluczowej kwestii chciałbym poświęcić moje rozważanie. Podobnie zdarzyło się już 30 lat temu, gdy straciliśmy z oczu osobę Pana Jezusa, a nasza uwaga skupiła się na sposobach działania. Zapomnieliśmy, że w starciu z nieprzyjacielem okaże się słabość naszego ciała. Jak to się stało, że w kolejnej już walce okazaliśmy się
tak duchowo nieprzygotowani, pomiędzy obecnym a wcześniejszym atakiem ze strony nieprzyjaciela tak niewiele się nauczyliśmy. Nie wykorzystaliśmy czasu na naukę, nie wyposażyliśmy się w pełną zbroję Bożą. Czyżby nasza uwaga skupiła się tylko na jej części, by być może założyliśmy pancerz sprawiedliwości, być może przewiązaliśmy jedynie biodra pasem prawdy, a być może skupiliśmy się na poleganiu na Panu w nieustannej modlitwie i czuwaniu. Jakkolwiek na to spojrzymy, okoliczności wskazują na naszą porażkę. Jednak nieustanne rozważanie porażki prawdziwego pożytku nam nie przynosi. Skupiając się na niej stopniowo, zaczynamy się z nią utożsamiać, chłonąc jak składniki pokarmu. To jest niepotrzebne. Nasz duchowy wzrok wyostrza się wtedy, gdy wzrastamy wiedzę o tym, co święte i prawdziwe, abyśmy z łatwością mogli rozpoznawać zło i upadki. Tak jak Jan w duchu nauczał, to, co jest nieprawdą, staje się widoczne i oczywiste poprzez to, co jest prawdą. To, co jest ciemnością, jest zrozumiałe w świetle, a to, co pochodzi od szatana, poprzez to, co pochodzi od Boga. Nie jest moim pragnieniem wykazywać błędy poprzez swoje analizy i pisma. Jestem przekonany i mam zaufanie do Boga, że On sam da możliwość każdemu zobaczenia swoich błędów w cichej rozmowie z Nim samym. Nigdy tak nie jest, że angażujemy się w walkę z przeciwnikiem, w której wszyscy opowiadający się otwarcie po Bożej stronie są jednomyślni. Wiara jednych jest silniejsza, innych słabsza i tak już będzie. Dopóki lekko będziemy podchodzić do słów wyrażonych w drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu, dokładając wszelkich starań, dodając do waszej wiary cnotę do cnoty poznanie. Kiedy dochodzimy w walce do zderzenia różnych przekonań i pojawiają się kłótnie, to bez względu na to, kto wychodzi z tej próby zwycięsko, wszyscy są pokonani. Konflikt między braćmi zawsze rani obie strony. Gdy górę bierze nasza cielesna natura, niestety zbyt często tak się dzieje, a korzysta na tym jedynie nasz nieprzyjaciel. W Księdze Sędziów czytamy o tym, jak plemiona Izraela postanowiły pomścić grzech, jakiego dopuszczono się plemieniu Beniamina, odmawiając następnie wydania grzeszników pod sąd. Dochodzi do walk, w których obie strony kolejno zadają sobie ciosy. A kiedy już synowie Beniamina zostają całkowicie rozgromieni, okazuje się, że zwycięstwo ma smak smutku. Spośród wszystkich pokoleń Izraela brakuje jednego pokolenia. Zwycięzcy gromadzą się w Mizpie, aby złożyć w zapalczywości swojej przysięgę przed Bogiem przeciwko synom Beniamina. I stojąc w pokorze, w obecności Bożej, widzą, że między nimi nie ma brata. Nawet wtedy, kiedy sprzeciwiamy się sobie wzajemnie i nawet jeśli Bóg daje nam zakosztować zwycięstwa, to całą biedę, jaka wynika z naszych potyczek, Bóg bierze na siebie. Dlatego, jeśli chcemy żyć z Bogiem w zażyłości, musimy dążyć do pojednania, ujmując się za sobą nawzajem w modlitwie. W prawdziwej miłości braterskiej, pomimo błędów, jakie popełniamy i zawsze popełniać będziemy. Nie bądźmy jak poganie szukający sposobów, by jeden na drugim panować i dominować, lecz bądźmy jak bracia, wiedząc, że to, co sprawia radość w sercu naszego Boga, to gdy chętnie i z radością postępujemy wobec siebie łaskawie. Za to nasz Pan wycierpiał i dlatego karci nas czasem, ucząc pokory. Jednak jak On wyczekuje, by chętnie wysłuchać naszych wyznań, chociaż przecież w pełni potrafi ocenić ich wartość. Bo pamiętasz, że ciałem jesteśmy, wiatrem, który ulatuje i nie wraca. Psalm 78, wersety 3. Psalm 78, werset 34 do 39. Zobaczcie, jak w księdze Ozeasza Pan pokazuje Izraelowi, jak jedynie jego lud
może wzrastać, a mianowicie tylko w jego obecności. Kiedy Izraelici wyznali swoje grzechy i słabości, on wypowiedział do nich takie słowa: będę dla Izraela jak losa, tak, że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak Liban. Jego gałęzie rozrosną się i jego piękno będzie jak drzewo oliwne, a jego woń jak Liban. Oby nas nie zabrakło wśród tych mądrych braci, którzy o tym nigdy nie zapomną, o czym czytamy w Ozeasza 14, rozdział 5 do 6 wersetu. Bóg w swojej łasce daje nam teraz wytchnąć po konfrontacjach i niesnaskach. Nasz przeciwnik nie odpuści. Mogliśmy przekonać się, jak jesteśmy bezradni w radzeniu sobie z takimi trudnościami. Zobaczyliśmy, że cielesna natura wciąż chce nad nami panować, a my wciąż musimy ją powstrzymywać. Uniżmy się w pokorze, ale bądźmy wdzięczni, że Bóg nie pozwolił naszemu nieprzyjacielowi całkowicie zniszczyć nas w naszej słabości. O czym czytamy w Psalmie 124, werset 6. Mając już za sobą gorące dyskusje, wypowiedziane bądź nie, przykre słowa, bardziej podobne ludziom w świecie niż braciom, skoncentrujmy się raczej na naszej duchowej zbroi, aby przygotować się na kolejny atak ze strony szatana, który z pewnością nastąpi. Czy Bóg nie oszczędziłby nas, gdyby nie nasza pycha i duchowa wyniosłość? Kiedy Pan wyprowadzał Izraela z ziemi egipskiej, nie prowadził ich przez ziemię Filistynów, lecz inną drogą, aby ich oczy nie oglądały wojny. Gdy jednak Izraelici stają się wyniośli, Pan pozwala im zobaczyć własną słabość, walcząc na ich oczach ze swoim nieprzyjacielem. O czym czytamy w Wyjścia 13:17, Wyjścia 14:14 do 15. Podobnie Abraham musiał przekonać się, kto faktycznie stał za jego wielkim zwycięstwem. Gdy z garstką swoich ludzi pokonał pięciu królów, gdy wraca po bitwie w przekonaniu odniesionego sukcesu, wychodzi mu na spotkanie kapłan Melchizedek, niosąc chleb i wino w sile i radości od Najwyższego, sławiąc Boga, który to wydał wrogu w ręce zwycięskiego Abrahama. Abraham odczytuje w głębi ducha udzieloną mu bardzo łaskawie lekcję pokory i oddaje Bogu chwałę. Chwilę później, gdy nieprzyjaciel próbuje go podejść splendorem sukcesu, oferując należne zwycięzcy łupy i nagrody, Abraham odpowiada: podniosłem swą rękę do Pana Boga Najwyższego, właściciela nieba i ziemi, o czym czytamy w Hebrajczyków 7, od 1 do 4 i Rodzaju 14, od 17 do 22. Więc jeśli ostatni konflikt pokazał naszą słabość, to bez względu na to, jak smutna była ta lekcja, wysławiajmy Boga, który nas nie opuścił i zawsze będzie nam pokazywał, jak bardzo go potrzebujemy, aby nie chlubiło się przed nim żadne ciało. 1 Koryntian, 1 rozdział, 29 werset. Czy zgubiła nas zbytnia pewność, że już osiągnęliśmy stan Filadelfii? Czy minęliśmy się z prawdą, zabierając się za budowanie organizacji Kościoła? Zostawmy już niemądre obwinianie i zajmijmy się wzajemnym wzrostem, pragnąc Bożego błogosławieństwa. Zawsze wtedy, gdy rozpoznajemy grzech, w żadnym wypadku nie możemy z nim iść na żadne kompromisy. Ten sam głos ducha, który zwraca się do zgromadzenia świętych w 1 Koryntian 5 rozdział 13 werset, zwraca się do każdego z nas osobiście. Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa. 2 Tymoteusza 2:19. Więc gdy zgromadzenie nie potrafi poradzić sobie z grzechem z powodu cielesności, każdy staje osobiście przed Bogiem i bierze odpowiedzialność za samego siebie. Tutaj kwestia mniejszości czy większości nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że Bóg
Nie pozwoli swojemu wiernemu dziecku długo pozostawać w osamotnieniu i inni podążą tą samą drogą. Na koniec zatrzymajmy się jeszcze nad 16 rozdziałem listu do Rzymian. Wiersz 17 wskazuje na naszą indywidualną odpowiedzialność. Wiersz 20 pokazuje charakter Boga, jaki mamy wyrażać poprzez pokój. Czy to oddzielając się, czy wycofując z tego, co złe. Bóg widzi, gdzie tkwi korzeń zła i ogłasza, że wkrótce zetrze szatana pod naszymi stopami. Zaraz potem następuje zapewnienie Jego łaski w naszym Panu Jezusie Chrystusie, o czym czytamy w Rzymian 16, rozdział 17, werset i 20 werset. W kłótniach i walkach na pewno nie wyrażam Bożego pokoju, a jeśli mógłbym pomóc innym, to na pewno nie poprzez trwanie w tym, co złe. Moja postawa może skłonić innych do refleksji, kiedy obieram drogę pokoju. Nie wolno mi trwać w grzechu, a motywy mojego postępowania nie powinny pozostawiać wątpliwości. Jeśli angażuję się w walki, to ich końcem będą niesnaski i niepokój. Przynosząc Bogu wszystkie nasze sprawy, naszym jedynym pragnieniem niech będzie zabieganie o siebie nawzajem, byśmy podążali właściwą drogą również z tymi braćmi, którzy mogli zbłądzić. Jakuba, 5 rozdział, 19 do 20 wersetu. John Nelson Darby. Gilgal to miejsce, gdzie Bóg zdjął z Izraela hańbę Egiptu, o czym czytamy w Jozuego, 5 rozdział, 9 werset. Dokładna data napisania tego listu nie jest znana. Po raz pierwszy został wydrukowany w 1885, lecz z pewnością został napisany 4 lub 5 lat wcześniej. Wezwanie do Gilgal, John Nelson Darby.